Drogie siostry i bracia w Chrystusie, dzisiaj usłyszeliśmy w naszych kościołach fragment z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału. Przypomnę parę wersetów. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremno uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego zmartwych został wzbudzony według Pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Następnie Paweł mówi o tym, że ukazał się jeszcze innym osobom i na końcu właśnie ukazał się jemu. Drodzy, dziś słyszymy Ewangelię o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jest to niezwykła Ewangelia, niezwykła historia, ale też prawdą jest to, że słyszeliśmy już ją tyle razy, że w pewien sposób zapominamy albo też nie zwracamy na nią uwagę. Bo nawet te najważniejsze rzeczy, najcudowniejsze rzeczy powtarzane wielokrotnie sprawiają, że nie przykładamy już do nich takiej wagi, jaką powinniśmy. Możemy sobie tutaj podać różne przykłady właśnie z życia, które o tym mówią. Gdy niestety w ubiegłym roku pojawiła się informacja o wybuchu wojny na Ukrainie, wtedy była to informacja, którą ciągle przekazywaliśmy sobie dalej. Potem przez jakiś czas była ona przekazywana co pół godziny, były specjalne audycje telewizyjne, radiowe, a później coraz rzadziej przyzwyczailiśmy się do tego, że za naszą wschodnią granicą giną ludzie. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chcemy mówić o radosnej nowinie, o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Apostoł Paweł, jak klasyczny prawnik, podaje dowody na zmartwychwstanie. Mówi o świadkach tego zmartwychwstania. Mówił o tym, że ukazał się kobietom, że Pan Jezus zmartwychwstały, ukazał się uczniom, potem ukazał się dwóm uczniom, którzy szli do Emaus, ukazał się 500 braciom naraz, których większość jeszcze wtedy, kiedy Paweł pisał ten list, żyło, niektórzy zasnęli. Ale to, co najistotniejsze, na co chyba warto zwrócić uwagę, to fakt, że apostoł Paweł mówi, iż na końcu ukazał się jemu jako poronionemu płodowi. A więc apostoł Paweł, który nie był bezpośrednim świadkiem zmartwychwstania, także przedstawia siebie jako świadka zmartwychwstania. I to jest właśnie pytanie, które dzisiaj chciałbym nam wszystkim zadać. Tobie siostro, tobie bracie, samemu sobie. Czy jestem świadkiem Jezusa Chrystusa? Czy także doświadczyłem w swoim życiu spotkania z żyjącym Zbawicielem? Bo przecież wiemy, że Jezus umierał, wiemy, że zmartwychwstał, wiemy, że wstąpił do nieba, ale wiemy też, że obiecał, że razem z Duchem Świętym przyjdą i zamieszkają w naszym życiu. A więc to my mamy być świadkami Jezusa Chrystusa. Mamy być świadkami tego, że zmartwychwstały żyje i ma wpływ na moje, twoje, na nasze życie. To ważne pytanie. Pytanie, na które trudno czasami odpowiedzieć, bo gdzieś oddalamy się od Boga, bo gdzieś nie przeżywamy takiej bliskiej relacji z Nim na co dzień. Jeżeli tak jest, to powinniśmy upaść na kolana, znaleźć jakieś ciche miejsce, w którym moglibyśmy się modlić, prosić o to, by On odpowiadał na nasze modlitwy, by na nowo nam się objawił, byśmy mogli być żywymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I tego dzisiaj, w niedzielę zmartwychwstania Pańskiego i na każdy dzień, każdemu was życzę. Amen.